W tym filmie przetestujemy wytrzymałość prądową przewodu elektrycznego o przekroju żyły 1,5 mm. Tego typu przekrój najczęściej stosowany jest do obwodów elektrycznych oświetleniowych w naszych mieszkaniach i domach. Maksymalny prąd płynący w takim obwodzie to 16 Amperów Zabezpieczenie nadprądowe także nie powinno być wyższe niż 16 Amperów Wykorzystamy pirometr do pomiaru temperatury izolacji przewodnika oraz amperomierz do pomiaru natężenia prądu płynącego przez przewodnik. Tak wygląda nasze stanowisko testowe. Polichlorek winylu, z jakiego jest zbudowana izolacja naszej żyły, wytrzymuje do 70 stopni Celsjusza, co przy obciążeniu 16 amperów dla tego przewodu i przekroju 1,5 mm2 nie stanowi żadnego problemu. Jednak jak zobaczycie w filmie, jeżeli będziemy obciążać przewód znacznie wyższym natężeniem prądu, izolacja ulegnie uszkodzeniu. Natężenie 16 amperów przez około 30 sekund rozgrzewa przewód i izolację do około 30 stopni Celsjusza. Należy oczywiście zwrócić uwagę, że nasz test Wykonujemy bez tynku i jakichkolwiek akcesoriów, zatem przewód oddaje ciepło poprzez promieniowanie do otoczenia, czyli mamy tutaj bardzo sprzyjające warunki. Jeżeli przewód byłby zainstalowany w tynku, to oczywiście znacznie szybciej by się nagrzewał. Jakkolwiek będziemy interpretować teraz wyniki, Należy pamiętać, aby nigdy nie przekraczać zabezpieczenia nadprądowego dla danego przekroju przewodu powyżej informacji z charakterystyki od producenta czyli z tabel odpowiednich, albo z książek dla elektryków. Jeżeli mamy informację, że dla przekroju 1,5 mm mamy maksymalne obciążenie, jakie możemy zastosować, 16 amperów i takie samo zabezpieczenie. Nigdy nie przekraczamy tej wartości i nie jej zainstalujemy. Nie powinniśmy zainstalować. Oczywiście zabezpieczenia na przykład 20 lub 25 amperów. Teraz mamy obciążenie rzędu 40 amperów, czyli ponad dwukrotnie wyższe niż dla danego przekroju jest przewidziane. I jak widać temperatura przekroczyła już wartość graniczną przy jakiej izolacja nie ulega uszkodzeniu teraz obciążyłem przewód jak widzicie, 45 Amperami izolacja już się nam dymi czyli ulega uszkodzeniu odpowiednio dłuższy czas będzie oczywiście powodował znacznie, znacznie gorsze efekty przy niższym natężeniu ja przeprowadzam test co 30 sekund z wyższym natężeniem o 5A, abyście zobaczyli, jak to wygląda względem obciążania, a nie względem czekania godziny czy też dwóch. Ale łatwo wyciągnąć wnioski, że nigdy nie wolno przekraczać wartości maksymalnych, jakie są przewidziane dla danego przewodnika elektrycznego przy danym przekroju. Mam nadzieję, że tego typu film Wam się spodoba. Na kanale powstanie więcej tego typu filmów testowych dla różnych przewodników i akcesoriów. Wyłączymy teraz zasilanie i zobaczcie, jak wygląda izolacja. Bardzo często, w różnych mieszkaniach i domach, gdzie użytkownicy nawet nie są świadomi, tak wygląda izolacja ich przewodów w ścianach. Pamiętajcie, aby zawsze wymienić przewód elektryczny, przepalony, uszkodzony, mimo że jest ciągły. Oczywiście na nowy. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję że ten film Wam się przyda, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na inne filmy, piszcie w komentarzu, zachęcam Was do subskrypcji, łapka w górę i do zobaczenia niebawem w kolejnych ciekawych filmach testowych. Cześć!